Bon dia! Witajcie w Witajcie w kolejnym kolejnym odcinku odcinku naszego naszego życia. życia. Wyszliśmy na spacer, ale spacer tutaj oznacza niezłą wspinaczkę. Jestem naprawdę pod wrażeniem samochodów, które tam zaparkowały. Dobry hamulec ręczny. Naprawdę, szacun. To Agata wspomina właśnie, na egzaminie na prawo jazdy powinno być parkowanie równoległe pod górę. Ja wiem, że to jest podejrzane, że zaczynamy dzień tak aktywnie, ale słuchajcie, idziemy oczywiście jeść, idziemy na drugie śniadanie, na pastella de nata. Pastella de nata. Pastella de nata i na kawkę, także takie drugie śniadanie w zasadzie. Agata jest tutaj naszym przewodnikiem, ma taką piękną parasoleczkę. Idziemy. Adusia, wycieczka. Klatki mam nawet. Agata nas prowadzi taką trasą mniej turystyczną i generalnie te budynki rzeczywiście są poniszczone, ale przez to tu jest taki klimat. One mają urok, aż chce się tak wejść, jak ktoś ma taką żyłkę do zwiedzania opuszczonych budowli i zobaczyć sobie, ej, ciekawe co tam jest. Nawet wyglądasz jak taki włamywacz, mógłbyś tam się pokręcić. No dobra, to ciekawostka. O, musimy. Moja koleżanka pracuje tutaj z Hiszpanii dla biura architektonicznego, nie wiem, jak można powiedzieć. I generalnie te wszystkie budynki od frontu, które są wpisane na listę zabytków, nie można na przykład wymienić okien, jeśli ktoś jest właścicielem tylko jednego mieszkania na jednym piętrze, tylko wszyscy właściciele muszą się zgodzić na jedne okna w całej kondygnacji. Znaczy, jak masz wybite okna, a inni nie chcą zmieniać, to znaczy, masz... z wybitym oknem to nie wiem, ale na przykład jak ktoś zmienić okna na nowe, muszą się zgodzić wszyscy. Wow, a to jest bardzo fajny sklep chiński. To jest mi się podoba. Ej, wchodzimy! To jest portugalski badziewiak. Portugalskim, chińskim markecie jeszcze nie byłam. No oczywiście. No i tak właśnie z nimi się zwiedza Portugalię. No badziewiak jak badziewiak chiński. No i jednak badziewiak chyba się na coś przydał, bo bierzemy kartki tutaj, pocztówki. Miasto sercowników. Jak cudnie, co to co? W ogóle właśnie tutaj na budynkach wszędzie są dzwonienia. Jak tu jest uroczo! Normalnie takie uliczki magiczne. Po to będzie nasz przepięknie. Świetny przewodnik z Portugalii. Wszystko co powiem to będzie urocze, albo wszystko. Dobre jedzenie, albo urocze. Co tu dziewczyny się znajduje? Proszę Agatko, powiedz. Bardzo popularny nad Porto, czyli możecie tam zjeść kebaba czekoladowego. Kebab czekoladowy. Kocham ją. A jest to ale ostrzegam, tu. Jest niesamowicie słodki. Słodki znaczy dobry. Wow, zobaczcie jakie tu są fajne kartki i tak się domyślamy, że jest to recykling po prostu korków od wina wyrzucanych. Kartki, ale tam były torby, czapki. Ekstra. No, a no właśnie, torby, czapki. Ej, no to tak jak nasze te plecaki z banerów reklamowych, to teraz są z korków. Wiecie co, weźmiemy sobie taką jedną kartkę do domu na pamiątkę z tego portu. Pamiątek do tego naszego bagażu to mnie zmieścimy. Wszystkie pamiątki będą elektroniczne u nas na vlogach, ale weźmiemy to. Ile masz kilo? Co ty tam wiozłaś? Jedzenie na pewno. W formie bagażu po prostu, widocznie będzie się opłacać. O, to nie, to ja już ważę więcej. To nie, Rafał znalazłam lepszą kartkę dla nas. Z jedzeniem? No tak, wiadomo, nie? My musimy spróbować. No spróbujemy, spróbujemy na pewno. Jakoś już? Tak, kilka razy. Dobre? Dobre, ale pełne kalorii. To dobre. Tu nawet słupki takie postojowe na chodniku są z kwiatkiem, także wszystko jest tak ozdobne, ładne. Idzie sobie człowiek taką zwykłą ulicą i zobaczcie, co to na przykład jest na ścianie. Wielka mozaika. Tutaj wiele kościołów jest zdobionych właśnie tymi kafelkami. No to wchodzimy. Tylko po cichaczu. Ale pachnie kadzidłem. Ja teraz rozumiem skąd kolor płaszcza u Agaty. Ona tu wszędzie się wtapia w ściany. Kameleon.
Przechodzimy właśnie przed centrum handlowym. Agata tam potrzebuje zrobić zakupy, także wchodzimy do środka. Przy okazji pozwiedzamy. Via Caterina, bo jest pięknie. I świąteczne piosenki w środku. Jedziemy teraz na trzecie piętro. Tam podobno są jakieś piękne, namalowane kamieniczki. No, w Portugalii też święta na całego. A jutro, zaczynają się jutro, pojutrze świąteczne jarmarki, także zobaczymy w Portugalii. To jest w ogóle część jedzeniowa galerii handlowej. Powiem wam, że wygląda to naprawdę, naprawdę spoko. Wybudowali tutaj miasto w centrum handlowym, ja nie wiem. Wow, zamieszkajmy tutaj, tu jest wszędzie jedzenie. A. Rafał, patrz, mógłbyś mieszkać nad McDonald'em na przykład, takiej kamienicy. No właśnie, bo to są najlepsze lokalizacje w mieście podobno, że od razu... Najdroższe mieszkania. Z widokiem na jedzenie. Yeah. Kiedyś będziemy bogaci, to tu wynajmiemy sobie kawalerkę. Halo, policja? Tutaj wybudowali dom w centrum handlowym. Nie odbierałem. Nie rozumiem, bo po polsku działa. No po polsku mówisz, no co ty? Dotarliśmy na miejsce, wchodzimy do Fabrikanata. O, właśnie takim krokiem radosnym. I będziemy próbować tych pyszności, ale nie tylko próbować. Będziemy mogli zobaczyć, jak powstają. Oj, 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 i tu są jakieś super zestawiki dla nas. Nie wiem, jak powstają, ale wiem, jak smakują dobrze. Oj, tak. Wow, to pan, okay. Pan robi pasztety. Wow. Ja myślałem, że pasztety to się robi w ogóle inaczej. Ale to są słodkie pasztety. Zobacz, tu są wkłady do tych pasztetów. Yeah. Czyli to jest to budyniowe, to jest w ogóle to, co jedliśmy wczoraj. No i dzisiaj też będziemy i pewnie jeszcze nieraz będziemy. Coś tak czuję, no właśnie tym razem przychodzimy tutaj do takiej części kawiarnianej. Ja bym powiedział trochę o historii pasztetów denatów. No dawaj, szybko tłumacz, gościu. Bo to jest, bo to ja na początku myślałem, że to jest pasztet Nutella. Pasztet z budyniem. To jest pasztet denata, że z denatów robią, czyli z martwych. Pasztet denata. Tu jest taka zamknięta część, gdzie obrabiają właśnie denaty. Denatów znaczy i robią z nich albo pasty, albo pasztety. A tutaj mamy już gotowy produkt, czyli te pyszne ciasteczka. Latające pasztety. Latające denaty. Znaczy denaty. Przestań, że to jest obrzydliwe. Rafał. To jest śmieszne. Nie, nawet. Tu jest słodko, uroczo, cudownie i przestań nam to psuć wreszcie, to bo cię zaknebluje. Z takimi hakami nabijanymi i oni by tak ci denaci tam... Nie przestań, no co? Nie przestałam nagrywać, ale to już przestań gadać. Piękny kafelek, prawda? Co ciekawsze niż to, co mówi Rafał. A to już zaraz nam podają. Ja. Znaczy nie wygląda to po prostu przepysznie. Tylko kawa dla hobbitów taka, zobaczcie. To, ja myślę, że to jest mój palec, a to jest kawa, nie? Taka trochę, o. Ważne, że jest taka pochodna. Ty zgarniałeś wszystkie pasztety. Tak, ja myślę, że gdzie ustawiamy. A, taka cwaniara. No i siedzimy w takim pięknym w ogóle miejscu tutaj. Agata nas zabrała. Jak to się nazywa miejsce w ogóle? Jakoś tak, macie na napisie. To ty chodź, no po co sobie gadasz? To nagrywa, jeszcze raz poproszę, no co? Ale co? Albo cukier puder, albo cynamon. Jak ktoś lubi cynamon. Co czujesz, my pewnie i to dodamy. Tak, ja troszkę też. Ja już dzisiaj nie będę wam mówił, czy to jest dobre, czy nie, bo już wczoraj mówiłem, że jest ale dobre. Ale jest różnica, jak zdajemy na miejscu. Tak. I konsystencje mają takie, że są dopiero co upieczone. No. A one tam jeździły po kurze? Nie wiem, czy tam chyba tam foremki. Tam te wkłady jeździły chyba. A może one tam się studzą? Chyba, że tak. Ja cię kręcę. Jaki tutaj kelner jest. Znaczy piękna pani kelnerka, ale w jakim stroju. Masakra. Jeszcze alkohol rozdaje. Mamy farta. Zrobimy się prawdopodobnie na degustację tortu. No i żartuj, serio? Ale to ta pani... Aha, czyli to nie jest zamówienie ich, tylko ta pani roznosi nam portu. Ja cię kręcę. No w sumie tak. Hello.
Do you want to try our port wine? Yes, of course. Yeah. Okay. This is the normal, the tawny. This is the white one, and this is ruby, a little bit more sweet. Okay. Okay. Thank you so much. So today we try this one. Yes. Yeah. Okay. Today. Okay. So I try this. Okay. Thank you. Thank you very much. Obrigado. Wow, słuchajcie, co tu się dzieje? Wszędzie powinny być takie dziwne panie. Ja bym jej nie zaufał, że ona daje nam wino, ale no tak jest chyba. Nie, taka tajemnicza była. Papa, piękna nieznajoma roznosząca wino. To myślałam, że będzie bardziej takie różowe, jak które pokazywałaś butelce, ale nie jest tego pisała. Dobre. Ja jestem brany. Który klimat tutaj. Ale kobiety dał do kolejność, okej. Yeah. A powinno być ciastka na pierwszym miejscu. To u mnie. Idziemy dalej na spacer w ciekawe miejsce. Powinno się tak ładnie uśmiechali. No, do ciebie się ładnie uśmiechali, do mnie to tak średnio. Ale no dobra, podejrzymy. No, róbcie bułeczki, pięknie. Tutaj jakiś ten, to jest chyba ten. Jakcie. Weźmiemy sobie miskę tego budynku. Patrzcie, co ta bzdziągwa już wyczaiła. Kasa de czekoladę. Ale wiesz, że to jest kasa de czekoladę? U nas brakuje kasa. Dawaj, kasa, czekoladę. To znaczy dom, czekoladę. To ja zapraszam do domu. Nie, chwilę mnie nie było, ona się tak tutaj urządziła pięknie. W sumie wygląda jak dom czekolady. Dom czekolady, czekolady. Zobaczcie, ile czekolad. I Porto też jest. No i jest ta czekolada z Porto również. Nie ma ceny, bezcenna jest. No dobra, ile można siedzieć w domu, nawet w takim pięknym domu czekolady? No dobra, ale idziemy dalej na spacer. A tutaj to jakaś niezła impreza rastamenów chyba, bo tyle dymu. Nie no, pieką kasztany. Panie operatorze, tutaj jest jedna z takich najbardziej znanych kawiarni, Majestic Cafe, która w środku podobno jest przepiękna. Zobaczymy, może zajrzymy na chwilę. Tutaj pisała J.K. Rowling też? Tak, to jest właśnie słynna głównie z tego, że J.K. Rowling podobno zaczęła tutaj pisać Harry Potter i kamień filozoficzny. A jest tu też taka biblioteka, w której ona księgarnia. Też pisała, księgarnia. Nie pisała, tylko inspirowała się. Aha. I okay. Sklep, jejku, jak to się nazywa, ten sklep na Pokątnej, co... Przekątnej, tak mówili. Jeden ze sklepów na Przekątnej jest stylizowany, no i generalnie, a jeszcze z ciekawostek dla fanów Harry'ego Pottera, tam się wybierzemy, ale podobno mundurki uczniów portugalskich szkół też były... Wzorowane są na Harrym, dla strojów Hogwartu. Co prawda, to chyba nie jest aktualnie na nasz budżet, ale pójdziemy sobie zobaczyć, chociaż pan odźwierny nam otwiera, przepiękny, jak z reklamy Lindt, czekolady. Ja cię kręcę, jak ładnie. Nie dziwię się, że tu pisała J.K. Rowling. Ada, też jakąś książkę musimy tu napisać. Mniejsza od trzech książka. Przeczytalibyście taką książkę? Napiszcie. Byłaby o jedzeniu. Ale to byłaby książka fantastyczna. O fantastycznym jedzeniu i jak je znaleźć. Jak je zjeść. Ale przepięknie, naprawdę. Ja cię kręcę. Jeszcze z drugiej strony wam pokażemy, bo nie wiem, czy tak możemy się krzątać cały czas, no ale... Fajnie, naprawdę. No i te zdobienia też są naprawdę ciekawe. Trochę dziwne w sumie, tam pani się dziwnie uśmiecha, ale ogólnie jest ekstra. A zobaczcie, jakie to są drzwi. Sercowników. O, dobra, wypuszczę tylko. No, tarasik też niczego sobie. Ja myślałem, że to jest wyjście w ogóle, a to jest taras, tak? Jeszcze. Idę zobaczyć, idę wam pokazać, no bo wiecie, pokazujemy wszystko. Nie, tarasik nie jest według mnie aż tak magiczny jak to wnętrze, chociaż też jest bardzo ładny. No ale warto było zobaczyć. Obligado. Zobaczcie, a tutaj nawet w sklepach muzycznych dbają o dobro gnomów
i są też takie dla kapeli gnomowych tutaj instrumenty, wiecie? Tu każdy po prostu jest respektowany i szanowany. Takie miasto. No i oczywiście, ta kobieta po prostu robi przystanek przy każdych słodyczach, słodkościach, ciastkach, jakie zobaczy. Ej, ale tu są takie pączki. O ja! I zobaczcie, aż się wypływa ten budyń z tego. To będzie ciasto po prostu budyniu. Boże, jakie ciasto, już tylko cieście. Miasto budyniu, o, tak to nazwę. Porto to miasto budyniu i wina. Ja się zachwycałam na widok czekoladziarni, a Rafał... No, ale zobacz ten sztylet, który jest na podwieszeniu za 370 euro. On jest wykonany z rogu, uchwyt, rękojeść jest z rogu. Zobacz, wyrzeźbiona. O tym na środku, takim idealnie... No ten na środku za 340, na podstawce. Jest przepiękny, przenajpiękniejszy. Właśnie sobie gadam z nim, wiesz, o babach. Tak, ja i co? Taką rudą, wredną, straszna maruda, mówię. Jeszcze każe mi te vlogi nagrywać codziennie, daj ze spokoju. A wy tu na fajkę sobie przyszliście? No tak, no a co? Leś, to jest tylko dla mężczyzn. No ale to są faceci też na tym kanale. No dobra. To tylko mężczyźni mogą oglądać. Okej, dziewczyny, nie słuchamy. Chodź, cześć. A wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że jak ja bym tak usiadł na pomniku, to już by była wielka awantura, że siadam, Polak siada na pomniku, tak? Albo jakiś człowiek, a jak ptak sobie usiądzie, to nie ma awantury, że ptaki siadają na pomnikach. Ja nie wiem, o co chodzi. A ten monumentalny, piękny kościół, który tu widzicie, jest nazywany kościołem kleryków. I taki jest widok ze schodów właśnie tego kościoła, szpitalników. I teraz wchodzimy do środka. Jakiego? Szpitalników. Klasztorników. Szpitalników czy klasztorników? Kleryków. A wiecie, co to jest ten piękny budynek? To jest ten moment dla wszystkich fanów Harry'ego, o których wspominaliśmy. To jest księgarnia, która jest inspiracją dla jednego ze sklepów i generalnie dla całego tam świata też Harry'ego. Bilet wejścia tutaj kosztuje 5 euro, ale no wiecie, warto, bo oglądaliśmy Harry'ego Pottera wszystkie części. Ada jest w ogóle wielką fanką, czytała wszystkie książki. Także no wiecie, to jest po prostu konieczne, żeby tu wejść. Musimy tu wejść. Tylko że bilety wejściowe kupuje się gdzieś tam, a nie w tym miejscu, w którym jest ta księgarnia. Przyszliśmy kupić bilety i tutaj są wnętrza księgarni sprzed lat. Naprawdę to wygląda tak magicznie, no jak Hogwarts. Jaki kubek? To jest kubek, prawda? Niech będzie Gryffindor. Kubek Tiara przydziału. Przecież dla mnie to Slytherin bardziej. Skredek dostał skarpetkę. Skredek jest wolny. Ale numer. Ja się tam zaraz ustawiam i biegnę. Biegamy. Ja cię kręcę, do Hogwartu się przenieśliśmy. Czemu to mówisz do Hogwartu? Tak jakiś Mugol. Hogwartu. Hogwartu. Jezu. Hogwartu. Zobaczcie, jakie tu są schody prowadzące. I fajne laski od razu na schodach dają. To taki Hogwart wersja dla dorosłych. Nowe mundurki. Dla mnie. Tutaj proszę bardzo, zabieramy się za czytanie. Czy on jest po portugalsku? Ale jakie piękne okładki rysunkowe. No. Znaleźliśmy przewodnik po Hogwarcie. Dawaj. On się rozlatuje, ale... Wow, jakiś fajny jest taki piękny. O kurczę. Nie spodziewałem się tego. Ojej, on podarty trochę jest ten. A, bo to jest jedyny otwarty, taki pokazowy. Wow, arena Quidditcha. Quidditcha. Hogwart i Quidditcha. O nie. Wow, zakazany las. No. Super. Fajne. Nie no, ten Hogwart jest piękny po prostu, mówię wam. Warto było się przenieść. Co prawda musieliśmy... No tak. Co prawda musieliśmy rzucić pracę, żeby tutaj na cały semestr przyjść, no ale no trudno, wiecie, warto. W końcu to Hogwart. Cóż to za zakazana księga? Pochyła jest. Odrobina polskości tutaj też się wkradła. Ale jak to tu? Desero, desero. Desero? Desero. To Wiedźmin miał być, a nie deser. Chodzimy na górę po tych pięknych schodach. Gdzie ty jesteś? Ja cię, Ada, one się... Patrz.
rozłączyły się, gdzieś zmienią nam kierunek. Ale na razie na dół. I co, miały się zmienić, że będą nagle prowadzić na dół? No i zobaczymy, gdzie nas teraz poprowadzą. Jakie widoki! Zobaczcie, chwilę postałem na tych schodach i już się ugięły. Ale słuchajcie, bardzo prosimy, docencie zdjęcie, które pojawiło się na Instagramie nasze mniejsze od trzech właśnie z tego miejsca, bo żeby zrobić sobie tutaj zdjęcie bez ludzi, to jest prawdziwy wyczyn i to wymagało od nas nie lada cierpliwości, więc tak. Prosimy bardzo o serduszko. Bo Hogwarts jest po prostu przepełniony uczniami, po prostu ten rok był bardzo liczny, no i ciężko jest zrobić sobie foteczkę, selfie. Każdy chce. No właśnie. My tu mamy miejsca VIP dla tych, niech się nazywa ci tacy szefowie, prefekci, jesteśmy prefektami teraz. Tutaj ktoś trafił w moje gusta, dinero, czyli chyba obiad, a jestem już trochę głodny. To jest maszyna do robienia obiadów w świecie magii. Bardzo mi się podoba taka magia. Jak się nazywa, by the way? Thermomix. So it's true that J.K. Rowling was here when she was writing book. Okay. She probably did that here, yeah. She used to visit us, and she used to come here and write and like be here. Mm-hmm. But in that time she wasn't known, so no one looked at what she was writing, and so we don't know. She never confirmed that she got inspired in here. We never filmed anything here. We don't really know because she never confirmed it. Pani nam tak fajnie wszystko tak. I dała nam takie zadanie, jak będziemy chodzić wokół barierki, to gdzieś musimy znaleźć uśmiechającą się buźkę. Tak, bo tutaj jest dużo twarzy i jak znajdziemy, mamy ją zawołać. Ta buźka chyba wygląda na uśmiechniętą, no nie jesteśmy do końca przekonani, ale... Zawołamy chyba panią i zapytamy. Ale byśmy szukali, mówię wam, jaka historia. Mamy szukać na tych twarzach uśmiechu. No, na tych twarzach, które są tutaj nad nami. Dokładnie. I zapytaliśmy panią, o, chyba tu znaleźliśmy taką jedną uśmiechniętą z tych twarzyczek. A ona mówi, nie, nie, ale to my mieliśmy szukać tutaj. I zobaczcie, tutaj na witrażu jest taka buźka. Ja tak zrozumiałam, że to chyba któryś budowniczy, jak był remont tu robiony, nakleił tę naklejkę. No taki cwaniaczek, nikt prawie nie zauważył tej buźki. Właśnie przed chwilą mi jakaś książka spadła na łeb i zwisła na sznurku. I co, mam sobie poczytać? No fajna, fajna. Ale pani jest kochana, zdradziła nam patent, że tutaj przy samym wyjściu już są książki po 5 euro, a tutaj jest taka sprawa, że za 5 euro kosztuje bilet wstępu. I jeżeli wyda się tutaj, jeżeli po prostu kupuje się książkę, to 5 euro za bilet jest odejmowane i można kupić książkę, więc tak jakby zupełnie nic nie zapłacimy za wstęp, a będziemy mieli książkę. Tak, czyli można książkę za 5 euro nawet kupić, nie trzeba droższej. Czyli z racji tego, że mamy dwa bilety, możemy wziąć pierwszą część i drugą o tej właśnie księgarni. Najpiękniejszej na świecie, potwierdzamy. I żeby wymienić bilety na tą książkę, trzeba się udać do tego miejsca pod schodami magicznego. Gdzie jest taki pan? No, tak się to nazywa. Profesjonalnie. Polskiego zapomnę. No wiesz, tyle za granicę. No dobra, zachwycaliśmy się już tu wszystkim wokół na ziemi, a nie zachwycaliśmy jeszcze się tym sufitem na parterze. Zobaczcie, jakie jest przepiękne, jakie piękne zdobienia kwiatowo-mechaniczne. Takie nazwałem profesjonalnie. A my stoimy w kolejce cały czas. A zaraz lecimy coś zjeść, bo jesteśmy już mega głodni. Thank you very much. Dziękuję. 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 Poczekaj, moment. Obligato. Very good. No, actually you'd say obligata. Obligato. Obligato. Thank you. Bar pod orłem. Zobaczymy, czy mają dobre jedzonko. Restauracja Złote Łuki. Złote Łuki. No, ale teraz to można tak powiedzieć, nie? Kurczę. Takie żyrandole, to wiecie. Jak są kontakty, to zostajemy. Jak nie ma kontaktów, to idziemy dalej. No i powiedzcie teraz, że mnie nie zabiera do eleganckich restauracji. Proszę bardzo, zupa no z McDonalda, ale wiecie co? Spaliłem trochę. Co? Bo właśnie inne zamówienie. Że tu jest batata z fritas i myślałem, że to są frytki z batatą. Ada mówiła, Rafał, nie, to są zwykłe Ada frytki. Ada mówiła. I wiecie co? To są zwykłe frytki. Ale możesz wierzyć, że one są inne. Z batatą.
Batata. Ale mamy zupę. Ty jesteś batata z mamy zupę i to jest ciekawe, opowiemy wam, czy dobra. No właśnie, wzięliśmy też zupkę i to jest chyba pierwszy McDonald's, w którym widzimy zupy. I jaka jest? Wiesz coś na ten temat? Agata mówiła, że jest krewetkami. Ale czy to ta? Nie wiemy w sumie. No, dziękuję. Ja znowu dziękujemy. Zabrali. No właśnie, bo to jest też nietypowe. Jeszcze się to myszką podrap po głowie w ogóle. Że tutaj nie ma takich miejsc, żeby odnieść tacę, wyrzucić wszystko, tylko pan. Wszystko zbiera, nie ma. Te automatycznie. A były, faktycznie. Można, ale pan i tak wyrzuca, więc. No, super. No dobra, i zrobimy najważniejszy test tego maka, czyli czy zupa jest dobra. Sofissima. Sofissima, czy jest dobra. Uwaga, uwaga. Pachnie jak coś dziwnego, jak jakiś kapuśniak. Kapuśniak. Portugalski kapuśniak. Dam, dam, dam. Chciałem powiedzieć dobra, ale... Nie? O. Smakuje jak nic. O. Jak papier w zupie. Papier w zupie? A skąd wiesz, jak smakuje papier w zupie? Jadłeś, tak? Nie pytaj. Ciężkie czasy. Woda po ziemniakach trochę taka nie. No trudno, trochę się zawiodłem, myślałem, że zupa będzie spoko, no ale... Jest ciepła i dobrze coś ciepłego zjeść. No, ale warto było spróbować, bo coś nowego jedliśmy. Ale wiecie, co może być z nią nie tak? Bo to jest jedyna zdrowa rzecz w maku i ona jest po prostu niedobra. W menu była wymieniona obok sałatek. No, o, to już wiadomo, takie paskus. No właśnie. Nic co obok sałatek. Nie, nic zdrowego nie jest dobre tu. Mamy nadzieję, że wszyscy fani Harry'ego Pottera są usatysfakcjonowani dzisiaj. Ona zakręcia takim powiedziała, uważajcie, bo nie wiadomo co się stanie, może wybuchnąć. My jesteśmy zachwyceni, że mogliśmy tak śladami Harry'ego Pottera podążać po Porto i... Nie, no ja się zachwycam, no było super. Dziękujemy wam za oglądanie tego vloga. Zapraszamy do subskrybowania kanału. Kliknięcia dzwoneczka, uwaga, uwaga, dzwoneczek przy subskrypcji, bardzo ważna sprawa. I do zostawienia. Łapki w górę. I zapraszamy też na Instagrama, pamiętajcie, relacja Porto 1, tam jest wszystko wrzucone, wszystko, możecie sobie oglądać bez limitu czasu, zawsze to jest na stałe, już tam będziecie mogli oglądać. Nie tylko relacja vlogowa, ale też instagramowa, bo tam są różne inne filmy, które tu na przykład mogły się nie pojawić, albo na odwrót, także warto oglądać i tu. Dziękuję wam za oglądanie, cześć. Do jutra, pa. Bo już gadam głupoty.